chcemy w sposób bardzo przystępny, językiem prostym, językiem dla każdego, opowiedzieć o sprawach, które są nurtujące i zawsze wybieramy taką tematykę, która jest jak najbardziej aktualna. Tematem przewodnim tej nocy jest ekologia. Chcemy te postawy ekologiczne propagować, chcemy pokazać, ile dla ekologii można zrobić poprzez zaangażowanie nauki. Noc naukowców to jest taki moment, kiedy my jako Politechnika pokazujemy, co mamy najlepszego. Nasi naukowcy chwalą się swoją nauką i zachęcają do wspólnego eksperymentowania i wspólnej zabawy. I myślę, że to ten podstawowy cel Noc Naukowców zawsze jest spełniony. Jednak interakcja na żywo z odbiorcą to jest właśnie to, czego popularyzatorom nauki jest potrzeba. Musimy poszukiwać ciągle nowych form edukacji. To już nie tylko ławka szkolna, to nie tylko szkoła i nauczyciel, ale różne interakcje, różne możliwości właśnie takie, jakie ma Noc Naukowców, aby młodzież sama poszukiwała, a nauczyciele byli tylko przewodnikami, autorytetami i tymi, którzy wskazują te możliwości. I cieszę się, że właśnie Noc Naukowców na stałe wpisała się już w tą sferę edukacyjną, oświatową miasta Gliwice. Popularyzacja nauki to interakcja człowiek-człowiek. Nie da się robić dobrej popularyzacji bez myślenia odbiorcy. My jako, zarówno jako uczelnie, jako Centrum Popularyzacji Nauki, ale również jako naukowcy tu na uczelni, myślimy przede wszystkim o tym odbiorcy. Chcemy nauczyć naszych naukowców, że mówienie o nauce po ludzku to właśnie myślenie o tym naszym końcowym odbiorcy, pokazywanie naszej fantastycznej nauki, bo nasi naukowcy robią świetne badania, świetną naukę, ale uczymy ich też i wyciągamy z nich to, co najlepsze, żeby oni właśnie pokazywali w sposób taki namacalny i codzienny odbiorcy, czyli drugiemu człowiekowi, czemu ta nauka jest ważna. Każdy może sobie wybrać dokładnie to, co znajduje się w kręgu jego zainteresowań, a my jesteśmy przygotowani i na bardzo techniczne tematy, i na tematy biomedyczne, i na tematy biotechnologiczne, biologiczne, ale również na tematy kulturalne, no i też troszkę rozrywki. Trzy, pięć i tam bawi się jeszcze siedmiolatek. Oglądaliśmy już roboty, oglądaliśmy już drukarkę 3D i teraz właśnie oglądamy fizyczne doświadczenia. Dlatego, że kiedyś studiowałam na Politechnice Śląskiej i jeździliśmy tutaj kiedyś na nocy naukowców, jak jeszcze nie było dzieci i wiedziałam, że tu jest dużo ciekawych rzeczy, więc chciałam im pokazać, co się tutaj dzieje. Zaczęliśmy zwiedzanie od Wydziału Transportu i od stanowiska pokazującego pojazd napędzany wodorem. Jesteśmy zafascynowani tymi rozwiązaniami. Od razu widzimy, że jest niesamowita możliwość nawet zrobienia jakiejś ciekawej technologii do produkcji energii elektrycznej, do uzyskiwania energii elektrycznej z wodoru na potrzeby domów. Także po prostu takie coś, co po prostu tutaj zostało pokazane, może być zastosowane do codziennego życia. Lubimy tą imprezę i staramy się cyklicznie, znaczy w ramach po prostu tej imprezy być tutaj.